Halo, halo, witam, to Mili z tej strony. No i co, słuchajcie, lecimy sobie dalej, zalit. Pamiętamy, zabiliśmy bosa, tu jest Sole. Trudny moment gry przed nami. Czy ja mam ten pierścień? Chyba nie. mam założony, zaraz zobaczymy, tak. E, trudny, dlaczego? Już mówię. E, najpierw oczywiście tutaj. Ta lawa nam wielkich krzywdy nie robi, ale zużywa nam, że tak powiem. Nie zużyliśmy duszy, ale na razie nam chyba nic nie grozi. Słuchajcie, no widzimy te smoki, tak. Te smoki można pozabijać, one się nie respią. Ja nie chcę z nimi walczyć. Nikt tak naprawdę nic jakiegoś strasznego nie dropi potrzebnego. Może jednego zabije dla przykładu, może nie no nie są jakieś wyjątkowo one tak skaczą potrafią na głowę wskoczyć tak dalej tak dalej nie są jakieś wyjątkowo silne no a jest ich dużo i no gdyby się zagrowały dwa lub trzy na raz byłoby po prostu niefajnie z tego powodu tak no, słuchajcie idziemy sobie tu do pierwszych budynków jakieś znajdźki nas tu czekają czy nas nie czekają mam nadzieję że on się nie zagruje tutaj nam ja tych znajdziek wszystkich słuchajcie nie będę zbierał bo bo co? Bo tak naprawdę, o właśnie, tu są chyba tylko e, z reguły dusze e, jakichś dzielnych wojowników. Gdzie my musimy się udać? Poczekajcie chwileczkę. Na to by wychodziło, że chyba tam się musimy udać. Dobra, udajmy się tu. Może się uda nie zrespić tych panów. Tam są schody. Może się uda, powtarzam. No sporo ich tu jest. Sporo także mogłyby naprawdę zrobić krzywdę. O, zapalniczka. No, zapalniczko sobie poradzimy bez problemu. To też się respi. Nie. Dobrze, rozejrzyjmy się. Czy tu jest. Tu powinno być wejście, mi się wydaje. Tylko tak, tam jest znaczka jakaś. E... Czy on nam się zrespi? Gdzie są to, słuchajcie, jakieś dwie znaczki. To nie jest nic jakiegoś strasznego. E... Chodźcie, ja sobie powolutku tutaj obejdę. Ciach, trach, no gdzieś musi być wejście tutaj do tego kompleksu, czy to ja tu muszę rozbić? O nie, no. Czy tu są jeszcze jakieś znajdźki? Hmm. Gdzieś tam są, słuchajcie, jeszcze to nie jest nic specjalnego. Wiem, że... <grym> no. Dałbym sobie rękę uciąć, że tu jest wejście, ale widocznie nie ma tego wejścia tutaj. Nie, jest, słuchajcie, jest skrzynka nawet, ojojo, jak tam, tam się zeźlił nam tam strasznie. Czy to jest mimik? Nie. Co my tu mamy? No dusza wielkiego bohatera. A, tutaj jest ta zapalniczka, zapalniczka nam nie robi kłopotu. Czy tu jest jeszcze jakieś przejście? Nie. E, no słuchajcie, no to trzeba w takim razie co? Dalej się... Słuchajcie, niech ja się tu rozejrzę. Czy my musimy iść tam? Nie, tu zebraliśmy to znaczkę. Eee, tutaj, tutaj, tutaj Gdzie musimy się dostać, słuchajcie, no musimy się dostać chyba tam. <laughs> Jeszcze sekundka dosłownie. Eee, postanowiłem ogólnie na... Nie wiem czy nagrać, no. Aha. Dobrze. Tutaj musimy się udać. Eee, nagrać, słuchajcie, chyba kolejny playthrough. Eee, trochę pobawić się magią. Tylko eee, nie będzie to taki typowy mag. Eee, tylko po prostu eee, taki taki Gandalf, trochę rycerz, trochę mag. Co my tu mamy? Jezu, jest straszne. Bliźniacze, człowieczeństwo, zawsze coś. Trochę Gandalf, trochę MAC, słuchajcie. To chyba już nic nie będzie. Czy my tu możemy jakoś wejść do tego kompleksu całego? Aż mi się nie chce wierzyć, że nie ma tutaj wejścia żadnego. Ona to wygląda. Zerknijmy sobie co tam. Eee... No, tak, tam jest. Słuchajcie, już wejście do Aizalit. Widzimy miasto, tak. No, żeby ta grafika była trochę lepsza, naprawdę można było z tej lokacji wyciągnąć niezły bajer. No, ale niestety, no, eee, pomysł genialny. Wykonanie trochę słabsze już. Zejdziemy sobie na dół na pewno. Czy ja tu muszę skakać? Czy mogę sobie jakoś tak po ludzku eee, tam zejść. A muszę skoczyć, słuchajcie. Na wszelki wypadek, gdy żebyśmy tutaj ciała nie dali. Wydawało mi się, że tu było ognisko. I chyba mi się dobrze wydawało, no bo na pewno było ognisko, słuchajcie, jeszcze po tym bosie, gdzieś tu właśnie. Kolejna zapalniczka. Możliwe, że tu jest jakieś ukryte przejście, nie też. No to musi być wejście do tego. Arsenał, No boję, że... że się nam... No proszę. No nie. Nie ma wejścia. Zrespił nam się ten smoczek jeden. Nie wiem, czy on tu idzie. Jest! No jest, słuchajcie. No wiedziałem. Coś kojarzyłem właśnie. No trochę tupie tam się zdenerwował. Czy my będziemy sobie rozpalać to ognisko? Mamy... A zobaczymy, jeżeli mamy odwróconą pustkę, jak najbardziej. Tak. Rozpalmy sobie. Chyba to jest to ognisko. Pff. Wydaje mi się, że tam jeszcze gdzieś w było ognisko, ale... Bardzo możliwe, że było. Ale na wszelki wypadek... Hmm sobie rozpalimy i już idziemy, udajemy się do miasta tak, 20 stusków mamy tego także używajmy tego trochę, te człowieczeństwa już tam nam strasznie aż tak nie będą potrzebne także damy sobie jedno o, no bo dlaczego, no latamy z halabardo przede wszystkim teraz, tak, chociaż ja tego, tej broni teraz będę używał raczej, jeszcze sobie wyposażenie, zobaczcie te wyposażenie jednak Trochę dostaje po dupie, na pewno tutaj 40 za naprawę, chociaż, o po 200 słuchajcie, no już jest sporo. Zobaczcie, jeżeli chodzi o zużycie zbroi, także przez te bieganie po lawie, całkiem, całkiem mocno ona dostała po, po tyłku, że tak powiem. I teraz tak, żeby nie zgrzeszyć, byliśmy na górze, czy my się musimy udać tędy? Tak. Tak, 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 żeby miał ja tu dobrze przebieg, tam musimy wbiec 100 rurki, jak wychodzimy z tego ognisko. Ognisko jest wzięte na pewno, jeszcze zużyje, słuchajcie, te dusze. Eee, teraz będzie boss e, niedługo, no, przy którym podejrzewam, że e, słuchajcie, zginiemy. Niestety, e, zobaczcie, ile Hawel daje u dźwigu. Widzieliście, jaka tam jest różnica, jest 104. Zaraz założymy Hawela. czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Dobrze. No, pamiętam tutaj troszeczkę. Tu się trochę namęczyłem, słuchajcie, tu powinien być Sigmajer z Katariny e, i dalszy jego quest I czy nam się uda to zrobić? Patrzymy. Hmm, ogólnie zasada jest taka, że on musi przeżyć, mało tego, że musi przeżyć, to żeby przeżyć nie może jego HP spać poniżej im Chyba połowy. A, już kojarzę. Dobrze, fajnie. To nie jest jakaś ogromna lokacja. Czy tu są jakieś ciekawe znajdźki? Zaraz zobaczymy. Weźmiemy sobie tylko oczywiście stusik. Tu chyba trzeba gdzieś zeskoczyć do jakiejś znajdźki. Czy to nie było tu jeszcze? Może nie tu. Tu będzie tych zapalniczek, słuchajcie, sporo. Trzeba będzie je po prostu wybijać. Nie wiem czy akurat ta, ale z tyłu coś słyszę. Trzeba je będzie po prostu powybijać, te zapalniczki. I to będzie tyle. Czy tam jest jakieś wejście, jeszcze się przejdę? No, no dość wolno. Ja przemienię te pierścienie, bo jednak y, czuję ten ciężar. Czuję ten ciężar. Jeszcze powinien być pierścień, słuchajcie. Hmm. To mi wygląda na jakieś przejście, może skrót, zaraz zobaczymy. No Holender, no co jest, no? Róż tam widziałem zapalniczki na plecach. No te konary są niefajne. Niefajne są. Czy ja mogę tu tędy przejść? Tutaj słuchajcie. Czy to jest jakieś przejście? No chyba nie. Jezuś Maria. No strasznie to jest to. No i co? Ja się zablokowałem? Słuchajcie, chyba się gra zbugowała nam. Nie mogę w żaden sposób z tym wyjść, słuchajcie. No, już chciałem kostko wracać, bo już straciłem cierpliwość. Kto to wymyślił te konary, że to nie można po takim drzewku zobaczcie przejść. Tu niby może w niektórych miejscach może, w niektórych miejscach nie może. No dobrze. Jakoś wydawało mi się, że to tutaj się można normalnie poruszać. To ja cię zaraz tam. No może je będę łapał jednak, bo gdzieś tam mi nie wychodzi to. Ty gdzie lecisz? Jeszcze tu coś będzie, nie? Tu jak najbardziej. No mamy halabardę, słuchajcie, ona naprawdę robi różnicę. To jest taka branża. U, gonią mnie. Patrz, patrz, patrzcie, patrzcie, jaka cwana. ta idzie tu. Dobra, spokojnie. Użyjemy Stusika, także tutaj... ...nie płaczę z tego powodu, że te delikatne obrażenia tutaj dostaliśmy. Martwię się ten questline z Sigmajera. Jeżeli zginie to trudno, no wiem, że chyba i tak dostaniemy na koniec to sztabę Tytanitu chyba, czy... Czy coś tam, ale bardziej bym chciał doprowadzić, żeby Nie pamiętam czy mi się udało. Chyba mi się wydało, wydawało, że on też zginął. Ta córka nad jego ciałem Tam coś jest No Jezuś Czy ja tam tędy muszę dojść? Czy tam w ogóle nie ma wejścia? Nie jest tu tędy. Dobra co to jest? no dusza, no tutaj te dusze co więcej tutaj jakichś wielkich chyba znajdziek nie ma te żary już mamy pozbierane tam jest coś u góry słuchajcie, ale my tam sobie dojdziemy tu są słoniki, te słoniki dropią mm, czerwone czy one są jakieś mocne? A! wiem już co one robią, one mm, psują nam dość mocno urządzenia tak mi trochę bosem pachniało już niedaleko. Powinien w ogóle chyba się jeszcze pokazać. E, słuchajcie kłamce na wprost. Pff. E, powinien się pokazać. tak tam gdzieś już będzie bos. Powinien się tam pokazać jeszcze słuchajcie ten. A zróbmy sobie na razie to. Jeszcze z tyłu coś było, tak? Dobra. O, o, ale się rozleciały. Czy ja tu byłem? Tu jest jakieś wejście, tak? Wiecie, że ja już tak naprawdę bardzo nie pamiętam. A, widzicie, a jednak i jednak jednak jednak, już mówię o co mi chodzi, jednak miałem rację, ten demon się respi, słuchajcie, bo tu jest skrót, Daj za. pamiętacie tego demona, no i on się jednak respi, po prostu gra musiała się nie przeładować i dlatego, tak, tutaj wychodzimy, co zabijaliśmy te robaczki, no. Ten hełm, one rzuciły taki hełm, ja o tym hełmie ja oczywiście powiem w swoim czasie, bo on będzie bardzo potrzebny tutaj. No ale po co mamy wyprzedzać fakty. Tak, jest od tego odcinek. Aha. No jest Sigmar z Katariny, tylko że ja tu nie chciałem teraz spaść. No ale skoro już spadłem... To trudno, to robimy, tak? Hmm. Jest słonik, czy ja do tego słonika mogę jakoś dojść? Słuchajcie, tam wejść do niego, czy co? Czy nie bardzo? Czy on do mnie ma wejść, bo już nie wiem. Czy ja tam mam do niego wskoczyć? No, yy, na dole jest tych słoników chyba trzy. Raczej na pewno nie wskoczyć, czyli jakaś tam inna droga do niego doprowadzi. Czy my źle tutaj spadliśmy? Czy mi się wydaje? Tu nie mogę, tak. Tu nie mogę. Tędy mam przejść. Jak mam się dostać tego Sigmajera? Tam. Chyba tędy po tym konarze. No tak jak najbardziej tędy. Słuchajcie, on chyba sobie pi. E, to mówiłem o tym queste, tak? Um, czy ja zrobię coś tym panom, jeżeli chodzi mało, mam tej piromancji, słuchajcie? Czy ja coś to piromancję tutaj wskóram? Zrobiłem jakieś uszkodzenia w ogóle Nawet go nie trafiłem, słuchajcie. Hmm. Piromancja mnie sięga najprościej w świecie. Tak? No to jest tak zrobione, że nie wiem, czy on ma rezisty, czy ja po prostu nie widzę go. Dobra, słuchajcie, weźmy łuk. Zobaczmy, czy my w ogóle coś tym łukiem robimy. O co chodzi? Już tłumaczę. Yy, musimy to, co mówiłem, zabić te cztery. Nie wiem, czy my je chyba możemy po prostu wszystkie pouszkadzać. I mamy jakieś bełty? O, coś tam jest! Snajperski BEW. Zaraz zobaczymy sobie. Ojej, ojej. I nie mówcie, że ja mam to tak. No to jest straszne. To takie wytrzymałe na wszystko. Ja mam delikatny pomysł. No bez sensu w ogóle to jest, no gdzie, no, słuchajcie, no. Absolutnie. Jak tu zrobić, żeby ten Siegmeyer przeżył? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, co zrobię, słuchajcie. Najpierw to ja, czy ja przeżyję w ogóle? Dobrze, zginę. No, zginąłem. Zobaczcie, od razu mi uszkodziły broń. Ale to jest nieistotne. Ich jest to aż pięć. Mi się to uda. Zaraz będzie wszystko jasne. Jeżeli Sigmar tutaj stoi. Wiecie, co chcę zrobić, oczywiście: zabić cztery z nich, a jednego zostawić. Wrócić. Ja wiem, że to trochę potrwa. Ale. Coś tak kojarzę, że ktoś dawał chyba takie podpowiedzi, że to właśnie w ten sposób ma wyglądać. Bo jeżeli. No dobra, fajnie. 20 tysięcy, dusz to jest nieistotne, już w tej chwili na tym etapie gry aż tak mocno. No szkoda, bo tam miałem człowieczeństwo jedno, ale. Holender. A dro drobne, drobne nieporozumienie, tak? No musimy pamiętać, że ta lawa jednak jest zabójcza, tak bez tego pierścienia i, i... czy odwracać sobie to pustkie? Nie, następnym razem, bo i tak musimy, a wlej czego jeszcze zginiemy, albo coś się wydarzy dziwnego różnie bywa. E, czy my sobie sobie zra zraszować te zapalniczki, tak jak najbardziej możemy je zraszować? że ja bym zmienił no to strasznie się wolno posuwa zobaczcie dawaj 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 go 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 no nie chcę tego pierścienia przemieniać no role mamy tragiczne jak widać no jednak przemienię, no bo to jest poruszanie się słuchajcie jest straszne utrudnione Dobra, tu mamy zebrane, tu mamy zebrane, idziemy. Zapalniczki chyba się udało minąć, mi się wydaje. Nie będziemy tutaj się z nimi bawić. Niech one sobie tutaj żygają, tym ogniem. My biegniemy szybciutko, robimy ciach, prach. Tędy sobie prosto. Nawet nie trzeba, słuchajcie, specjalnie skręcać, żeby ich omijać, bo one jakiś taki dziwny styl mają tego biegania, że naraszowałem trochę to nie raz słuchajcie a jak chcecie wiedzieć to powiem dlaczego zresztą będziecie mieli okazję zobaczyć no jest to boss może on jest nie tyle trudny co jest tak słuchajcie to ta była ta znaczka nie tu są te no te chyba będziemy musieli zabić tak bo Tamta chyba nie dojdzie do nas, także. No, musimy je pokonać, tak? Gdzie my, żeśmy spadli? Tutaj, tak. Yy... Aha, ta znajdźka też po prostu tam zleciała na dół, i dlatego to tak wyszło. Hmm. No cóż, lecimy, lecimy, lecimy. Sigma jest, bo to jest bardzo istotne. Jest, słuchajcie. To już jest półbiedy. I teraz co? Nie naprawiłem sobie tam urządzenia. On cały czas śpi. Ile ich tam zostało? Tych dziadów. Musimy zostawić jednego. Musimy zostawić jednego. Dobra, znowu mnie złapał. No, mam nadzieję, tam jest jeszcze jeden. Wyplujmy, mnie. Wypluj mnie. Nawet niech mnie zabije, może szybciej wrócę do tego ogniska. Nie będę się to kostko wracał. Dobra, zabij. Mnie. Już 4000, to już dobra. Czy pan mnie dzisiaj zabije? Dobra. Już nie chciałem, wiecie, tu kombinować, żebym go nie zabił czasami, bo yy, boję się, że ten Quest może się nie udać. Ja nie wiem, czy on się uda w ten sposób. Wydaje mi się, że kiedyś gdzieś przeczytałem taki sposób. Yy, ja chyba go zrobiłem po prostu z łuku strzelając, no ale chyba miałem ten łuk jednak zrobiony. No na to wygląda. Yy, teraz nie robiłem go. No, jestem. No, nie patrzmy na to, nie patrzmy na to w tej chwili, to nie jest istotne, że ja tu ginę. Mówię to najważniejsze. Jest Quest Line po prostu, to jest kwestia tego, że no, przekładam ten pierścień. Może lepiej by było po prostu zbroję zmienić na ten czas. Gdzie jest ten pierścień? Już się zakładam. No, e, dobra, napliwimy no, sobie wszystko. Naprawa wyposażenia. A nie, mamy dusz. Kurka wodna. Józiu, ty jesteś jednak niedobry bardzo. 3000 chyba w zupełności powinno nam wystarczyć na naprawę wyposażenia. Hala, barda, kusza, płomień, dostał po dupie. Tutaj sobie od razu też. 470, zobaczcie, jednak i te ich, że tak powiemy, odwróćmy sobie pustkę, słuchajcie. Z tego powodu, że ten Kirk chyba tam, czy tam jakiś inny tudzież dwie sztuki, tak, tudzież inny, może jakiś stwór nas zaatakuje, wytropimy człowieczeństwo, no zawsze jakaś walka dodatkowa, tak, no ja się tych walk nie boję, nawet te PVP słuchajcie, lubiłem nieraz, bo no fajnie, tak kto się zaatakuje, dostanie pita. Są też citerzy w tej grze tak, że no, dość, <laughs> można się nadziać tak na no, takiego cwaniaczka, który tutaj się, że tak powiem, wchodzi do gry i no, wielkich szans powiem, że nie macie w starciu z nim. No ale no cóż, cóż, Przemieniam ten pierścień non stop Takie to no niestety trzeba wachlować tymi pierścieniami, słuchajcie, to nie jest tak, że bierzemy sobie dwa pierścienie a może jakaś jeszcze do tego jak dojdzie magia czy coś, no to ten, ta przemiana tych pierścieni staje się jeszcze bardziej taka, słuchajcie, intensywna, tak, bo czasami potrzebujemy jakiejś ochrony od magii, czasami od tego, czasami bab do tego, czasami dodatkowy slot do dostrojenia, tymi głąbami się nie przejmujemy, tak. Lekko, tutaj te zapalniczki nam uciekają z drugiej Nie wiem dlaczego one próbują nas tam okrążać z tamtej strony. Nie będę płakał z tego powodu, oczywiście, jakoś specjalnie. Trzymam kciuki tylko za. wchodźcie, ani raz jeszcze na mnie dropnął, ani jeden. Ten słonik, tak samo. Nie wiem czy zauważyliście. Eee, tej grudki z tego co widzę, i słuchajcie, teraz też. O nas dogodziła, dobra. Tej górki ani razy nam nie drobną, słuchajcie, no, no no, jest to dosyć ciekawe. Ja te miejsce tak względnie znam powiem. No słuchajcie, jednak e, e, uwierzcie mi, że też się tu trochę nawalczyłem. <grym> czy może nie tyle nawalczyłem co mm, z tym bossem ta utarczka ogniska nie wiem czy tu jest może powinno być ja osobiście nie kojarzę ich się też mogłem sprawdzić tak naprawdę y, czy jest ogniskowa. ach tam jest dupa. postaram się naprawdę mm, w przyszłym playthrough y, jeżeli ktoś ktokolwiek byłby zainteresowany te ogniska jakoś poskładać do kupy. Bo mogłem sobie wejść na wiki. Mówię. Jest to fajnie opisane. Nie wiem dlaczego z tego nie korzystam. E mogłem sobie przeczytać. Minutkę trwa tak. I tyle w temacie, tak. Dobrze, słuchajcie. Oj ojoj, oj Trzymajcie kciuki za mnie. Stoi Sigmar.

No i co, nie, nie skoczy do nas tutaj? Dobrze, dobrze Wiecie co, że ja już zgłupiałem. No powinien do nas skoczyć przecież o co chodzi, no Trochę się zdenerwowałem, słuchajcie, teraz, no bo jednak, yy, no powinien skoczyć, tak? Kurczę! Teraz ten mnie złapał, te wrzucanie, słuchajcie, mieli, mieli, o Jezu. Nie wiem dlaczego on nie skoczył, no znowu człowieczeństwo stracę, no. Dobra, spróbuję, spróbuję jakoś, no ale one mnie będą porywać teraz znowu, przesadzać, o Jezu, Jezu. No nie chcę się denerwować, nie chcę się denerwować, ale sami widzicie, no. Strata czasu zupełna, no już wymyślili taką głupotę. Znaczy wymyślili, no niby nie głupotę, no ale... Słoniki, tak, przejdźmy sobie tu tędy, o. Dobra, szybciutko kosteczka, no. zgupiałem, zgłupiałem. zgłupiałem. Nie mów, że mnie jeszcze raz złapiesz, no. Ha! Tego numeru widzieliście? W środku, w żołądku siedziałem. <laughs> Ajajaj. Dobrze, nowy poziom, nowy poziom. W chwili zjadania po prostu mu zniknąłem Ciekawe jak on, jedzenie mu się teleportowało. Słuchajcie. Nie zapominamy, nie zapominamy oczywiście, no czy ja muszę jeszcze z nim pogadać, czy, czy ten quest za, za... lender to jest takie, no jest to pewien urok z osób z drugiej strony no pewna denerwująca sprawa, no bo tak naprawdę no tak to porobili, że to tak, tak naprawdę, to jest tak zrobione, że ten Sigmar tam musi zginąć, tak, on tam powinien, bo no wątpię, żeby by, byli tacy gracze, którzy są w stanie bardzo szybko zabić wszystkie potwory, żeby w żaden sposób nie dostał ten Sigmar obrażeń, a on wystarczy, zostanie raz połknięty i tak naprawdę słuchajcie, jest po zawodach i, i, i jest po bitwie, tak. Znowu ten koślawiec Wezmę sobie tym razem może... Miała być szybka rozgrywka, a tu jest Quest Sigmajera, roz, 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 rozkręcony na całość, że tak powiem, odcinka. Bez sensu, bez sensu jest to nagranie. No... Życie, no, postaram się po prostu już jakąś tam wiedzę osiągnąć. Nie pamiętam tego, nie chciałem się, może słabo się przygotowałem. Przestań zzionąć, bo już tam też mnie denerwujecie. Dobra, już jestem poddenerwowany tym. No, bo dobrze, raz, dobra, okej, okay, zginąłem, nie wyszło, dobra, drugi raz przeleciałem, zrobiłem robotę i tak miałem zginąć. I tak, a ty jak nie dropiłeś, tak nie dropisz, słuchajcie, no one powinny dropić jak go zabijam czwarty raz, ani razu nie dropną mi tej grudki, jakbym chciał zrobić broń pod chaos, to przecież jakieś nieporozumienie jest, tak? No. wstać ten ogień no nie wiem co z tym sigmarem o co tu chodzi w ogóle może jeszcze powiem dłużej poczekać chwilkę zaraz zobaczymy no idę biegnę do niego żebym na głowę nie spadł bo mi zacznie atakować jeszcze trzeba też uważać oczywiście jak on obzaskoczy żeby go nie trafić tak Jest nadzieja. Ciekawa postać. Super. I teraz zobaczymy. Czy on i tak umrze? No zrobiłem wszystko jak potrzeba. Na pewno nie dostał, słuchajcie, obrażeń. Gródka czerwonego tytanitu. Tutaj co jest? Gródka czerwonego tytanitu. No idziemy do niego. Zaraz będzie wszystko jasne. Na pewno nie dostał po obrażeń. Przeżył. Słuchajcie, przeżył, jest super. Jest super. Wszystko wiem już na temat tego quest. A tych questów. Jest naprawdę dużo, słuchajcie, jest jeszcze taki quest. Ja nie mówiłem o tym, no bo nie zamierzałem go robić, bez sensu to opowiadać. Yy, Ta kapłanka, zresztą później się tam zorientowałem, dopiero bo całkowicie o tym zapomniałem. Yy, oni się tam wybierają po ogień, słuchajcie... Yy co musimy tutaj założyć wszyscy pamiętamy dobrze, no widzicie, mogę tylko jednym pierścieniem wachlować bo ten drugi jeżeli zdejmę, no to ulegnie zniszczeniu tak e, także wielkiego wyboru tutaj nie mamy zaraz biały pierścień, tak o, zatrucie nam naprawdę nic nie robi tutaj chyba tylko można zginąć, tak mi się wydaje tak, tutaj nic dobrego nas nie czeka w tych dziurach Gdzieś tu jest sztaba, chyba, czerwonego tytanitu. Czy tu jest jakieś przejście typu ukryte? Wydawało mi się, że coś będzie. No zaraz zobaczymy. Ciach, 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 ciach. Nie, tu jest. Nie ma przejścia, po prostu jest po prostu skrzydła i w skrzyni jest sztaba czerwonego tytanitu, e, która w zasadzie pozwala da ulepszenie broni e, od chaosu. Tak na ulepszenie broni od chaosu. Jak się robi od chaosu e, zwykła broń ulepszona plus 5, ulepszamy ją później od ognia od plus 5 do plus 10 i później dopiero możemy ulepszyć broń od chaosu. Od ulepszonej broni od ognia plus 5 do chaosu. Jeszcze tak się rozejrzę, tutaj. Słuchajcie, tu nie ma przejścia, tak. No super, super. Jestem zadowolony, słuchajcie, że te, udało mi się tego sigwara. Bałem się o to, bo są schody w ogóle, podejrzewam, że tu się dostaniemy tędy. E, ale tutaj jeszcze tak, jakbym nie był. Dostaniemy się tędy, w te miejsce, które, słuchajcie, tam nie mogłem doskoczyć w żaden sposób, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. I tu też są schody, aha! to my to. Czyli na te dwie półki możemy wyjść w takim razie, na jednym był słonik. Na jednym był słonik, tutaj tego słonika nie widzę, czyli był na tamtej, tak? Są jakieś jeszcze znajdźki? Mógłbym zrobić z jedną broń pod chaos, słuchajcie... zobaczyli jak to wygląda, ale nie ma sensu. Z drugiej strony, no mówię, no ja mam w tej chwili... I ta halabarda uważam, że jest e, najlepszą bronią i, i tu nie ma nawet dyskusji na ten temat. E, oczywiście ktoś powie zaraz, ale ja przecież widziałem filmiki, bardzo dobrzy gracze mówili, że najlepszą bronią w przedarstwach jest przecież wielka kosa. No jest wielka kosa, tylko wielka kosa nadaje się tylko słuchacie do PVP, tak naprawdę jest bronią słabą i uwierzcie mi, że nie ma szans, ani jeżeli chodzi o demecz, ani o inne aspekty, jeżeli chodzi... Adam chyba krwawienie wrzucał, znowu grudka. Tych grudek mamy trochę, jak tak bym się suma sumarum, słuchajcie... E, dobrze. Jakbym się suma sumarum... 14 tych, także spokojnie e, do ognistej broni by mi starczyło. No tutaj mógłby być problem jednak. Mógłby być problem jednak. No, chciałbym sobie przypomnieć, jak to broń od chaosu się robi dokładnie. Eee, tu weszliśmy. A, wychodzimy za pomocą tych drzewek, oczywiście, tak. Eee, tak naprawdę wszystko tu mamy zrobione. Czy my chcemy, żeby ta trucizna nas żarła cały czas? Niech sobie żre, za przeproszeniem. Jest, jada, połyka, Dużej nie zostało. Czy to będzie te drzewko tutaj, tędy? Chyba nie. A może? Zaraz zobaczymy. Nie. Nie, 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 nie. <laughs> To nie będzie te. ale będzie inne, gdzieś one tu jest. Czy to będzie gdzieś tutaj? Słuchajcie, ja sobie wyjrzę. No nie. Może nie w tą stronę po prostu yy, yy, się udałem. Bo jest poruszanie się. Znowu muszę zmienić, już tam na dół nie będziemy schodzili. Mamy sztabę. Jest pięć tych. Czy ja bym był w stanie ulepszyć sobie broń od tego chaosu? No, ni diabła nie pamiętam. Powiem wam szczerze. Strasznie jakieś... A, wszystko jasne. Jestem no ale tędy tylko tędy mogę iść. Tam jest jeszcze coś, słuchajcie. Dobra, ok. Dobra, tędy się przychodzimy, tak, uda nam się. Czy też będzie dupa? Holender. Dobra, znowu się zatrujemy, no bo co ono? Przecież Sigmar stoi, nadal żyje. Może przeżyje, nawet może nie pamiętam, czy mi się udało, żeby on przeżył. Słuchajcie, naprawdę ciężko jest mi powiedzieć. Chyba mi się nie udało, żeby on przeżył, jednak. Miałem wrażenie, że ona po prostu. Muszę wejść tymi schodami. Kurwa, znowu to, no, no już nie chce mi się przemieniać tych tak uprężczeń, przekulgamy się jakoś, słuchajcie, no bo to ile można, no. Muszę wejść tymi schodami, rusz się. Mm. Niby prosto, ale ciężko się stąd dostać, nie? Nie wiem, czy tutaj nie, raczej tymi nie. Tu do tych schodek musimy dojść, tak i po prostu wejść na to drugą półkę odpowiednio półkę, że tak powiem, może to będzie ta. I z tej półki zeskoczyć chyba tam na drzewo i po tym drzewie do góry, do góry, do góry, do góry powolutku. Czy to będzie ta? Nie dajmy ciała tylko. To nie będzie ta półka. Tak, to jest te drzewo. Słuchajcie, to niedobre drzewo, tak, tak, które prowadzi nam tylko i wyłącznie tu. Dobra, na drugą półeczkę się przenosimy. Dlaczego nie mogłem od razu wyjść na właściwej półce? No bo to przecież są Soulsy, tak? No i tu jest tak, że nic nie... nie przeważnie nigdy nie idzie po waszej myśli, no. Zawsze jak wybierzecie drogę, to ta droga będzie zła. <laughs> nie no, żartuję oczywiście, jeżeli ktoś już się zna bardzo dobrze grę, no to trudno, żeby była zła. Dobrze, do, jakoś się dokulgaliśmy. No i teraz tak Jestem głupi, bo wiecie, że ja mogę kostko wrócić, tak? Ale to nie o to chodzi. No chciałbym stąd wyjść normalnie, a wiem, że można. Słuchajcie, czy to ja muszę zrobić tędy, czy, czy tędy. No przecież... Tak, to jest tutaj. No. To jest tutaj. Skoro można coś zrobić normalnie, no to chciałbym to zrobić normalnie, tak? A można. Proszę bardzo. Można też zostać rzuconym przez to zapalniczkę i spać z powrotem, i z powrotem robić to całe kółko chore. Czy tu mamy wszystko zrobione? Tędy sobie wchodziliśmy tu. Dziś widziałem jeszcze znajdki. słuchajcie, braćmy sobie tu tędy. dobrze widzieliśmy. E. Aha, dobrze, fajnie. Dobra, ok. Aha. Czy ja tam wejdę na górę tędy? Nie, tu są te mendy społeczne. No dobra, aha, trzeba takim. W międzyczasie, jak będą nam podchodzić, po prostu je powybijamy, bo... E, chyba jedna, jedna... Po co mają nam tu na tyłkach siedzieć, tak? E, Słonika żeśmy zabili, tutaj też. No chciałbym się dostać do tych zdaćek. Mam wrażenie, że ta jedna zdaćka jednak coś zdaczy, Jeżeli to są same dusze... Mm, no to jest to kolejna strata czasu. Niestety. Na którą musicie patrzeć, no co ja mam powiedzieć, no, ale mam nadzieję, że to... No nie, no to tamto, to chyba nie będzie problem się skurgnąć zabić tą łopaciarę, tak? Y, tu byli... Dusza bohatera. Nie jest źle, ale dobrze też nie jest. Słuchajcie, tu jest znajdźka jakaś. Dobra, fajnie e... Cię zbiorę to znaczki. Ja wiem, że to jest strata czasu, już żeście się tu napatrzyli no ale No takie są solsy, no, no każdy by Zresztą mówię kto to na to będzie patrzył tutaj. No jest to coś, nie wiem co to jest, ale skoro jest y, trudno się do tego dostać, no to widocznie coś to jest. Nie pamiętam czy ja to zebrałem. Zebrałem, chyba zebrałem. Nie wiem co to jest, nie mam zupełnie pojęcia. Zbyt długi okres czasu minął. Jak będę grał następne Playtro, y, to zapewniam was, że na pewno będę pamiętał co to jest za znaczkę. Nieważne czy to będzie jutro, czy to będzie za tydzień, czy to będzie za miesiąc, czy nawet za dwa miesiące. Y, no, bo takie rzeczy się pamięta, jeżeli się robi trzecie kółko, żeby gdzieś się dostać, no to trudno by było zapomnieć o pewnych. To jest tu, ciach, 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 ciach. Wcale nie jest spodziane, że teraz to zbierzemy. Ma musimy się delikatnie zaśliznąć i w ogóle się nie ruszać, po prostu albo zrobić to tędy. Rzadki pierwsze ofiary, czyli dupa, no jednym słowem yy, będę wiedział, ale z drugiej strony no, wystarczy się skulgnąć, nie trzeba tutaj kombinować i ta znajdźka też nam schodzi ładnie. Słuchajcie, tu mamy, tu mamy, tu mamy, sigmar załatwiony, sztaba zebrana, e, lewa, prawa, lewa, prawa, tu jest ładnie porobione, tu jest ładnie porobione. Tak naprawdę możemy się udawać dalej, przydałby się jakiś skrócić, przydałoby się w ogóle to ognisko, którego nigdy nie znalazłem. Jeżeli... Nie wiem, czy nie lepiej zostawić, słuchajcie, to walkę po prostu... O, tu jakiś piromanta jest. Chyba... Kpisz. Nie tylko. Dobra, piromanta mamy załatwionego. Więcej was nie było. Zobaczcie, jakie to ma się uderzenia. Nie, nie wiem czy, czy, czy oni są tacy słabi, czy jestem taki silny. Jakby sobie, jakby jak wy wyobrażecie. Eee, odzyskaj pozostałą moc. Zdobyte człowieczeństwo ogólnie. Ładnie. No i tego kirka. Bardzo dobra rzecz. Słuchajcie, katalizator aizalit mm, Nie będziemy sprawdzać, ale uwierzcie mi, że całkiem niezły chyba ten kostur jest. Nami w dwójce był bardzo dobry. Tam jest jakaś... Jakieś coś. Tu jest boss. Tak naprawdę tego kilka, słuchajcie, chyba trzeba pokonać w demonicznych ruinach. Tylko nie wiem, w którym miejscu. Kordzi mnie, żeby to zrobić. To powinno być, moim zdaniem, gdzieś ognisko jakieś. No Po cholerę oni go tu postawili. Co to ma... Tak? Czegoś on broni, tak? A, broni skarbu, skrzynki, ok. To nie jest mimik. Piromacja, być z chaosu. No dobrze, no, no nie, niech będzie. Kurwa, nie wiem. No, zobaczcie, tu są schody. Czy to jest tak zrobione, że ja tego nie mogę z tamtej strony? Gdzie te schody mają prowadzić? Hm. Jeszcze sekundka, chwila zastanowienia. Powinien być jakiś skrót, nie wierzę w to, że tego skrótu nie ma. Ja sobie słuchajcie i tak tutaj ustanę przed tym bosem. Może tu po prostu jest jakieś dziwne wejście gdzieś. A ja o nim nie wiem nic, tak? Że tak zerknę orientacyjnie, no już że jest jakieś... Tu jest jakieś zejście, słuchajcie, bo ja tutaj szybko wlazłem, no i zacząłem walczyć z tymi mm, tak. Tu szliśmy sobie normalnie. Cyk pyk, cyk pyk, tak. Zejdźmy sobie tędy jeszcze raz. Tam jest zapalniczka. My poszliśmy sobie tam. Czy tu jest jakieś wejście? Nie wydaje mi się. Jeszcze krótki tak bossa zostawimy sobie. Nie będziemy na pewno go robić w tym. Dlaczego? No bo. Słuchajcie, tu jest skrót do Aizali, tak? Z tym demonem. A tam po prostu nie ma dojścia na to wygląda, chyba że tutaj gdzieś coś pomyliłem. No bo jak? No nie ma, no nie ma opcji tutaj, żeby się tam dostać. Dobra, będziemy sobie z powrotem tutaj. Chyba, gdzieś tam tamtędy jeszcze może, no trudno mi powiedzieć jest to. Jeszcze tak się troszkę kręcę, ale to już są ostatnie takie, słuchajcie, ten... Ja sobie po prostu sprawdzę najzwyczajniej w świecie ile ognisk jest w i gdzie te ogniska są. Możliwe, że to są tylko te ogniska, które mamy tutaj i innych po prostu nie będzie, tak? Całkiem jest to możliwe. No bo co innego, no? Nic innego nie widzę. Idźmy sobie, ustańmy sobie przed tym bosem. Tu jest jakieś wejście, które nie działa. Tu jest boss. No tu jest dziwne to. Słuchajcie, no. no kurwa, dałbym sobie łapę że tu. To... Może tu jest coś jeszcze. Nie, dobra, dobra, słuchajcie, starczy kręczenia. Zapamiętam, sprawdzę sobie, przynajmniej będę pamiętał na przyszłość, już mam nadzieję, choć trzeci raz to grybym przechodził, to zapiszemy sobie tu na przyszło kolejkę, będzie boss, podejrzewam, że ten boss nie zejdzie na raz i już nie będę o nim tłumaczył, dlaczego nie zejdzie, to sami zobaczycie. Szkoda, że mam przy sobie 47 tysięcy dusz. Możliwe, że się wrócę jeszcze do ogniska, zużyję te dusze, może zróbmy tak. A skąd mi się. A, zabiłem dwóch tych. Eee, I po prostu zraszuję tutaj ten, ten odcinek i już się wbiję eee, bezpośrednio na bossa tutaj. Od razu będziecie mieli drogę pokazaną. Dlaczego? No, sami zobaczycie, jak z tym bosem się walczy. Robak obsrany, że tak powiem. Brzydko. Nowy poziom. 158. 58. Strasznie dużo daje pierśni Hamela. Strasznie dużo, słuchajcie. Chyba procentowo to jest. No cóż, żegnamy się. Tradycyjnie. Cześć. Do usłyszenia w następnym odcinku.